Zaczęliśmy kolejną operację w tym tygodniu feminizacji. To każda pacjentka jest oddzielną osobą, oddzielne są oczekiwania. Dzisiejszy plan operacji dotyczył będzie korekty łuków brwiowych, korekty plastyki kości zatoki czołowej, jak również też uniesienie lifting brwi. To cele, które głównie stawiamy sobie w feminizacji czoła. Kolejnym etapem, który też jak zacznę omówię, jest plastyka feminizacyjna nosa. Mamy zdjęcia, ale też jak zacznę tę operację, też przybliżę. No i zakończy korekta chrząstki tarczowatej, korekta jabłka Adama. Operacje feminizacyjne to bardzo skomplikowany temat. No, dzisiejsza to jest kolejna operacja w tygodniu, więc pokazuje, jak różny jest profil pacjentek i ich oczekiwania. Niekiedy też warunki anatomiczne powodują, że musimy wykonać bardziej rozleglejszą operację, aby uzyskać odpowiedni efekt. To głównie chodzi o masę kości, no i ewentualnie wypuklenie kości czołowej. Stosujemy do tego bardzo skomplikowane metody, bardzo skomplikowane instrumentarium, ale operacje kończą się z dużą satysfakcją. Pacjentki na ogół oceniają niemal w 98% jako efekt perfekcyjny, taki jak sobie planowały. Wielokrotnie przedstawiałem, że do operacji pacjentki są przygotowane poprzez wykonanie badań, tomografii komputerowej, wizualizacji. To ten czas, który jest potrzebny do ustalenia zakresu operacji, bardzo korzystnie wpływa na pacjentki, bo wtedy te projekty, wizje różnych rozwiązań bardziej się urealniają. Przyjrzyjcie się, jaki efekt osiągniemy. Pacjentka jest w trakcie hormonoterapii, ma bardzo korzystny efekt, jeśli chodzi o włosy, więc nie będzie potrzeby korygowania linii włosów przez dodatkowych przeszczepów. To też jest czasem potrzebne. Linia cięcia jest głęboko we włosach, to jest cecha charakterystyczna projekcji i mam ogromną prośbę, jakby pojawiły się pytania, nie obawiajcie się pisać pod linkami, pod filmami. Postaram się w następnych filmach odpowiadać na te pytania, tak abyście mogli coraz bardziej i coraz szerzej zapoznawać się z tematem. Mija kolejna godzina operacji. Za nami plastyka czoła. Bardzo fajny efekt, zarówno jeśli chodzi o kość czołową, łuki brwiowe i bardzo fajny efekt Foxy Eyes. Jest bardzo, bardzo specyficzny do osiągnięcia. Trzeba mieć naprawdę wyczucie, żeby w umiejętny sposób pozakładać szwy, tak aby na stałe ułożyć brwi. Jest to częsty problem, gdyż brwi z reguły są ciężkie, opadające, także ten efekt uzyskuje się w trakcie też plastyki czoła. Dodatkowo możemy poprawić wygląd linii włosów, ale u tej pacjentki nie było takiej potrzeby. Wykonaliśmy też plastykę jabłka Adama, czyli korektę chrząstki tarczowatej. Ten element jest specyficznie wykonywany przeze mnie, gdyż cięcie jest ukryte, nie na środku szyi. Daje to bardzo fajny efekt naturalnie wyglądającej szyi. I też wykonaliśmy niewielką plastykę mięśni, tak aby uzyskać odpowiedni efekt zakrycia chrząstek, a jednocześnie też poprawić kąt szyjno-twarzowy. To bardzo fajny odmładzający manewr. Obecnie zacząłem plastykę nosa i efekty wkrótce.